Z matą jest trochę tak jak z grypą, nikt jej nie chciał, wszyscy ją mieli. To za dzieciaka kupiło się klawiaturkę, to myszkę, to głośniczek i jakoś się żyło, bo tanie, bo polskie, bo nasze. Niezależnie czy jesteś, byłeś, bądź będziesz zadowolony z ich produktów, ogólna opinia na temat manty jest jedna. Lepiej prąd się włożyć w ciasto, niż z mantą wyjść na miasto. Kiedy zobaczyłem u znajomego na Twitterze post sponsorowany, nie mogłem przejść obok niego obojętnie. W sensie, mogłem, ale po co, skoro im dalej w las, tym więcej papieżaków. Literówka we własnej nazwie, zegarek założony do góry kołami, 66 tysięcy kroków dziennie, a na stronie same rendery. Nawet na zdjęciach widać chamsko wklejony zegarek, który totalnie odbiega od tego, co dostajemy w rzeczywistości. Widzicie te ramki? Wypełnienie wypukłego ekranu? Czy te kolory wyświetlacza? Tego w rzeczywistości nie ma. Ale z drugiej strony prestiżowy wygląd, przystojny pan w marynarce, pomiar ciśnienia, tętna, krokomierz, złoto, skóra. Może czas najwyższy wydorośleć. Myślę, nie dla psa kiełbasa, nie stać mnie na takie luksusy. Wchodzę na stronę producenta, 229 zł. Kurde, niewiele więcej niż iShmata. Kupię. Z drugiej strony może lepiej dołożyć te 300 tysięcy złotych i kupić 10-metrową kawalerkę pod Warszawą. Dobra, mieszkanie nie ucieknie, a tego wypasa zaraz mi wszyscy wykupią. Zamówiłem, dojechał po dwóch dniach. Jak na prestiżowy sikor, opakowanie skromne, wręcz powiedziałbym niepozorne, no ale nie wolno oceniać książki po okładce. W środku poza Gold Starem dostajemy także kabelek do ładowania, papierologię i mocny zapach skóry. Poważnie, jakby moja mama przez ostatnie 30 lat trzymała moje pantofelki z komunii. Nie wiem, czy ten pasek jest ze skóry naturalnej, czy ekologicznej, pachnie skórą, albo po prostu przeszedł zapachem z pudełka. Co by nie mówić, zawartość opakowania klasa światowa. Tak czy srak, paseczek niezależnie od jego legitności to jeden z najfajniejszych elementów tego urządzenia. A co? Nie będę się tylko czepiać. Ogólnie jestem lekko skonsternowany, jeżeli chodzi o ten produkt. Albo producent jedzie na niesamowicie niskich marżach, albo te urządzenia są niesamowicie tanie w produkcji, zachowując tym samym wysoką marżę. Prawdę mówiąc, nie wiem, być może jedno i drugie. Zapytacie, jak wygląda konfiguracja zegarka? Trzeba go włączyć. Serio, to wszystko. Zero ustawień, wstępnego parowania, wpisania danych, dopiero później doinstalowujemy apkę. Do niej przejdziemy za chwilę. Kończąc temat wyglądu, poważnie, jak na pierwszy rzut oka, a nawet drugi, wygląda to nieźle. Bardzo ładny pasek, prosta wymiana pasków, nawet koperta wygląda solidnie. Poziom zegarka, czy ja wiem, z bazaru z moich lat młodości, plus minus 50 zł. No ale jak to w sprzęcie bywa, czy u ludzi, liczy się wnętrze. A przynajmniej tak mi wpajano od małego. No i tutaj się zaczyna. To tak jakby mały piesek nafajdał mi do opakowania po Ferrero Rocher. Zatem na czym działa złota gwiazda? Aż sam się ciśnie suchar na usta, na ręce. A tak poważnie, nazwa oprogramowania szybko wytłumaczyła mi prostotę wstępnej konfiguracji. Coolware. A dostawcą oprogramowania jest... Cishenhyan. Nie chcę się czepiać nazwy, ale nawet i mnie, człowiekowi wchodzącemu w okres boomerski, słowo cool zajeżdża trochę cringe'em. Ktoś tak jeszcze mówi? Cool? Być może pan Pazura jakieś 20 lat temu. Teraz cooler w nowej kultowej niebieskiej kulerce. Butelce. Naprawdę. Na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem okej, ale im dłużej korzystałem z tego zegarka, tym szybciej chciałem się pozbyć tego ustrojstwa z ręki. Chciałem sprawdzić w sieci recenzje innych użytkowników, no bo być może to ja jestem jakimś wymagającym francuskim pieskiem. No ale znalazłem tylko jedną polską, która, mówiąc delikatnie, była mało krytyczna. Nie chcę absolutnie publicznie tutaj oczerniać autora, bo ma prawo do własnej opinii, a ja już dawno wydoroślałem z obrażania innych twórców internetowych. Jak chcecie, obejrzyjcie, zestawcie tę opinię z tym, co tutaj zobaczycie, link pozostawiam w opisie. Wyświetlacz zegarka to ekran TFT o przegonie 1,32 cala w rozdzielczości 360x360 pikseli. I cóż można powiedzieć na jego temat? Jego największą zaletą jest to, że jest i działa. Kąty widzenia są co najwyżej poprawne, jasność taka sobie, a częstotliwość odświeżania oraz reakcja na dotyk znowu, no jest. Sprzęt po prostu działa wolno, mało tego, reklamowany na pudełku ekran dotykowy nie zawsze działa. Nie wierzycie? Proszę bardzo. Im szybciej starasz się obsłużyć ekran, tym ten wolniej działa, albo nie działa po prostu wcale. Kolejny problem tego zegarka to sama aktywacja ekranu. Wyświetlacz nie ma Always on Display, co jest raczej jasne, ale nie zawsze ruszenie nadgarstkiem aktywuje ekran w celu sprawdzenia godziny. Jeżeli to zrobisz zbyt wolno i subtelnie, po prostu nie załapie. W takiej sytuacji pomoże tylko energiczny ruch ręką, dając ludziom do zrozumienia, że albo sprawdzasz godzinę, albo ćwiczysz gardę do najbliższej walki w Fame MMA. No to Bartek, trzeba puknąć w ekran. Pukałem, jak byłem młodszy, ekran wówczas nie reaguje i działa mniej więcej tak jak ja po dobrym weselu. Brak oznak życia. Zatem jedynym pewnym sposobem aktywowania ekranu jest wciśnięcie koronki i tyle. Słyszałem też w recenzji, że ekran ciężko zarysować. Mam ten zegarek na ręce od zaledwie 48 godzin i mi się udało.
a nie robiłem z nim nic ponad to, co siedzenie w domu i bawienie się z dzieckiem klockami. No ale ja w tydzień jestem w stanie zarysować szafirowe szkło, więc co to dla mnie złota gwiazda? Po naciśnięciu koronki ukazuje się nam wybrana tarcza. I tak, ta służy nam jako tarcza w klasycznym zegarku do pokazywania godziny. Serio, mimo iż na ekranie pojawia się informacja o stanie baterii, tętna czy przebytych krokach, tego nie można kliknąć przechodząc tym samym w odpowiednią sekcję. Sprawdziłem, na żadnej tarczy to nie działa. Od prawej mamy powiadomienia, od góry cztery kółeczka, wyciszenie, jasność i tutaj ciekawostka, w moim modelu, nie wiem czy w każdym, nie ma włączenia automatycznej jasności, zatem albo co chwilę zmniejszasz bądź zwiększasz ją palcem, albo twoje oczy płaczą. Popłaczą się także, jeżeli wejdziesz w menu zegarka. 15 trybów sportowych, ciśnienie, SPO2, stoper, minutnik, wygaszacz tarcz, zmiana tarczy i tyle. Tutaj aż się prosi, aby móc nawigować w menu poprzez pokrętło z prawej strony. Niestety nie działa. Nie wiem, kto wpadł na taki genialny pomysł, ale żeby sprawdzić tętno, musisz wejść w dół tarczy i tam masz tętno. Bo jaki jest sens umieszczania tętna, natlenienia krwi czy mierzenia ciśnienia w jednym miejscu? I jak tętno i saturacja, przyjmijmy, że mieści się w granicy błędu pomiarowego, tak reklamowany na pudełku pomiar ciśnienia, to już niesamowity żart. Przy 10 pomiarach prowadzonych ani razu nie byłem blisko z tym z klasycznego domowego ciśnieniomierza. I nie, nie oczekuję teraz od zegarka, że ma mi odpalić na nim GTA San Andreas, choć mógłby. Jeżeli kupuję białą koszulę, to chcę białą koszulę, a nie czarną z białym rękawem. Podobno ta funkcja może się mylić, a jej zadaniem jest sprawdzenie ciśnienia ogólnie. Czy masz duże, czy masz małe. Czyli działa to mniej więcej tak jak kierunkowskaz w aucie. Albo jest włączony, albo jest wyłączony. Żyjesz, albo nie żyjesz. To tak jakbym miał napisać CV, że jestem piłkarzem, bo gram w FIFA, lub interesuję się Formułą 1, bo wiem, kim jest Lewis Hamilton. No nie, tak się nie robi. Wrzucacie na pudełko informacje o pomiarze ciśnienia, chwalicie się tym, a to działa jak sam dotykowy ekran, o którym notabene również informacja znajduje się na pudełku. Aby pociągnąć temat funkcji do końca, GPS-u nie ma, no ale to chyba raczej logiczne w tej cenie. Płatności zbliżeniowej nie ma, mikrofonu nie ma, to może jakiś głośniczek, aby słyszeć powiadomienia? Nie, nie ma. Albo wibracje, albo nic. Rzecz jasna, nie odbierzesz połączenia z telefonu i nie odpiszesz na wiadomość, no ale to chyba oczywiste. Zatem podsumujmy, co wiemy na temat tego zegarka do tej chwili. W miarę działa pomiar tętna oraz saturacja. Możesz widzieć, kto dzwoni i co napisał. Totalnie nie działa ciśnieniomierz. System działa wolno, ociężale. Reakcja na dotyk chwilami jest fatalna, wręcz powiedziałbym, że nie działa wcale. Marny ekran TFT. Nie ma automatycznej jasności. Ruszanie nadgarstkiem nie zawsze aktywuje wyświetlacz. I z tego wszystkiego najbardziej przejrzysta i sprawna okazuje się aplikacja CoolWear. W sensie... sprawna, no działa, to całkiem nieźle, tylko na co mi sprawne hamulce w aucie, jak silnik jest niesprawny? Tutaj mamy informacje o treningu, pomiarze tętna, śnie, natlenieniu, czy wynikach pomiaru ciśnienia. Personalizacja powiadomień, zmiana tarczy, format czasu, czy informacje na temat... wnioskuje niezbyt częstych aktualizacji. Rzecz jasna, poza ściągnięciem dodatkowych tarcz, z racji braku otwartego systemu nie mamy tu żadnego sklepu czy możliwości ściągania jakichś innych dodatkowych aplikacji. Producent na swojej stronie deklaruje czas pracy ogniwa 200 mAh do 10 dni. I faktycznie jestem w stanie to uwierzyć pod warunkiem, że wyłączymy wszystkie powiadomienia, wyłączymy stały monitoring tętna, sparowanie z zegarkiem i ustawimy jasność ekranu na minimum. Kiedy włączyłem wszystko, nagle z 44% po 5 minutach zrobiło mi się 39%, gdzie dotychczas, kiedy miałem wyłączone wszystkie funkcje, a zegarek nie był sparowany z telefonem, po 12 godzinach bateria spadła o zaledwie 3%. Zatem myślę, że z baterią jest trochę tak jak z większością funkcji w tym zegarku. Będzie działać jak ma ochotę, a ty się tym nie interesuj. I teraz możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie braki, niedociągnięcia, niedziałające funkcje może usprawiedliwić niska cena. Czy takie urządzenia mają być synonimem do określenia tani produkt? Nie, co niejednokrotnie pokazywały produkty takich marek jak Xiaomi, Realme czy Huawei. A Manta, Golden Star to po prostu pójście na łatwiznę. Niech jakoś to działa, dobrze się prezentuje z daleka, jakoś się sprzeda. Ale teraz słowem końca i bardziej poważnego podsumowania. Nie wiem, dla kogo jest ten zegarek. Nie wiem, kto to kupuje, ale szczerze jest mi najzwyczajniej w świecie przykro, że są ludzie, którzy dają się naciąć na kupowanie takiego kasztana tylko dlatego, że wygląda drogo. Pomijam już fakt jawnego oszustwa producenta, zegarek w rzeczywistości nie wygląda tak jak ten na renderach ze strony. Na renderach nie mamy praktycznie ramki, w rzeczywistości mamy. Samo wypełnienie oraz wypuklenie ekranu na renderach występuje, faktycznie jego nie ma. Ogólnie mam wrażenie, że ten zegarek tylko udaje to, co widzimy na stronie, co według mnie jest niesamowicie słabe i bez większego zahamowania reklamowałbym ten sprzęt jako niezgodny z tym, co widziałem na stronie. Poza tym nie ma nigdzie nawet napisane, że rendery mają charakter poglądowy, a faktyczny produkt może się różnić. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie śmieję się z tego produktu, że jest tani. Jest masa produktów o podobnej cenie, chociażby wcześniej wspomniany Realme, Xiaomi, Huawei, które po prostu działają i nie udają czegoś, czym nie są. No właśnie, i tutaj pojawia się kolejne pytanie. Czy faktycznie wolisz postawić na wątpliwy jakościowo, a
atrakcyjny wygląd ponad funkcjonalność oraz działanie. Co tobą kieruje przy wyborze takiego urządzenia? Kogo chcesz oszukać? Innych czy siebie? Kupowanie tego produktu nie różni się niczym od kupowania legendarnego już Gufona. Wnętrze nie ma znaczenia, ważne, że każdy z daleka widzi, że drogo. Patrząc po renderach oraz faktycznym działaniu tego urządzenia, nazwałbym ten produkt odkrętacza dla krętacza. Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że producent wstydzi się wyglądu urządzenia, maskując jego braki na stronie poprzez rendery? Dopóki na stronie producenta nie pojawią się prawdziwe zdjęcia produktu, dopóki jawnie na stronie nie zostanie napisane, że ciśnieniomierz ma charakter poglądowy, do tego czasu uważam, że ten sprzęt jest mało śmiesznym żartem i trzaskaniem kasy na mało świadomych klientach, którzy nie mogąc sobie pozwolić na coś droższego, szukają ukojenia w złudnym produkcie klasy premium. Chcecie wydać podobne pieniądze na coś, co działa, nie udaje czegoś, czym nie jest? Proszę bardzo, wrzucam linki w opisie pod materiałem. Mi Band 6, Mi Band 7, Huawei Band 7, Realme Band 2, produkty od Amazfita czy opaski od Garmina. Osobiście w biznesie, bo chyba do tej grupy dedykowany jest ten zegarek, wolałbym zaufać osobom z takimi opaskami na ręce, niż z taką tandetną imitacją prestiżu, którym niewątpliwie jest Golden Star od Manny. To znaczy Manty. Totalnie nie polecam i nie tylko dlatego, że to zły produkt, a dlatego, że wpaja w ludzi bardzo specyficzne wartości. A jeżeli ktoś jeszcze nie rozumie, o co mi chodzi, to zadam wam pytanie. Lepiej w tej samej cenie kupić sprawdzoną działającą Octavię czy pozłacaną Multiple? I z tym pytaniem was zostawię. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. Zdróweczka również. Dużo życzę. See ya.